Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tak jak w tytule filmiku, będzie na temat zimowli słabych i bardzo słabych rodzin. Nie będę mówił, czy warto zimować, czy nie, bo to jest każdego kwestia indywidualna. Dla mnie warto, ponieważ mam zapasowe matki. Taka matka na wiosnę no jest po prostu na wagę złota, tak? Natomiast matki z Green Banków, one najczęściej już mają uszkodzenia, to są typowe matki, gdzie ona rozbucha rodzinę, a później jest wymieniana, tak naprawdę bym powiedział, bardzo szybko. Podkarmiaczka na ciasto. Dlaczego na ciasto? Ponieważ tutaj nie ma kleju. O, żądełko, bo nacisnąłem pszczołę. Tutaj nie ma kleju. Tutaj jest plaster wybudowany przez tą rodzinę, kiedy jeszcze była na jednym korpusie. Na temat układania rodzin do zimy powiem bardzo krótko. Nie ma tutaj potrzeby kombinować tak naprawdę z układaniem, z jakimś zakarmianiem tych rodzin, bo te rodziny mniejsze już same tak naprawdę się przygotowują do zimowli. Tak jak tutaj widać, jest piękna ramka pokarmu, na którym będzie zimowała ta rodzinka. Tutaj dalej jest dokładnie to samo, czyli ramka pokarmu. I tak naprawdę taka mała rodzinka na tej ilości pokarmu spokojnie już by przezimowała. Tylko że na wiosnę miałaby puste ramki. Tutaj jest czerwona pszczoła i tutaj właśnie to mnie zastanawia, co ona ma, bo jeszcze jak było umierwanie wiśni, to było takich parę pszczół w ulu w trakcie przeglądów widać, ale tutaj teraz jest jedna i mnie zastanawia, skąd ona się wzięła i co ona tam ma. No ale to już jest inna sprawa. Tutaj pokarmu jest tyle. Ta strona jest pusta, nie ma nic. Czyli ta ramka też jest pusta. Tutaj nie ma co patrzeć nawet. O czym to świadczy? Rodzina będzie zimowała na tych trzech ramkach. Ponieważ tutaj już naturalnie tak naprawdę składuje pokarm. Ta rodzina już sama się przygotowywuje do zimy. Natomiast co się dzieje na dole? To się dzieje na dole. To akurat jest najmniejszy problem. Kolokwialnie mówiąc, nas to zbytnio nie interesuje. No, wystarczy sprawdzić tylko i wyłącznie, czy matka czerwi to jest wszystko. Tutaj jest bakwaścik. Tutaj mamy pokarm. Tutaj no co, nie ma nic specjalnego. Z tej strony pusta. Z tej strony pokarm. Zobaczę, czy dobrze nagrywa. Dobrze. Dobrze nagrywa. I dlaczego nie ma sensu zalewać takich małych rodzinek bardzo mocno syropem? Chodzi tutaj o rozwój wiosenny. Jeżeli zalejemy, że cały górny korpus będzie zasklepiony, a tutaj powiedzmy będzie pół ramki zasklepione, to ta rodzina na wiosnę nie będzie miała miejsca do rozwoju. Tutaj jest węza, tak jak widać, to jest odbudowana przez tą rodzinę. Tutaj mamy miseczkę i larwy. Agresja bakwasta w drugiej połowie sierpnia. Tutaj można sobie dmuchać na ramkę. Absolutny spokój. Nic się nie dzieje. Tutaj komórki natrutnia. Ale akurat dla mnie to w porządku. Niech będzie czerw trutowy. I być może będzie to widoczne. Ramka jest zaczerwiona.
A jest to węza, tak jak widać, więc obalamy mity związane z tym, że rodzina, matka nie będzie czerwiła na węzie już o tej porze roku. Jest to mit, bzdura. Tutaj mamy ramkę z czerwiem. Tutaj mamy dokładnie to samo, ramka z czerwiem. No i tutaj może będzie matka. No i tutaj mamy już ramkę z czerwiem na wygryzieniu, który się wygryza. Gdzie nie gdzie jajeczka. Tutaj dookoła jest pyłek na tej jednej ramce. No i tutaj mamy matkę, bakwaścik żółty. No i tutaj mamy sporo jajeczek. Jajeczek czerwiu i jajeczek dookoła tego czerwiu. Jeszcze tutaj co można zrobić? To zrobić to w ten sposób. O. I nie te, bo to jest węza. O. Włożyć tę rameczkę tutaj. Na razie. Dlaczego na razie? Matka ją zaczerwi. Tutaj będzie fajny rozwój na tej rameczce. Ramka będzie przyczerwiona. Czyli na wiosnę matka o wiele chętniej na nią wejdzie. Dobra. Tutaj mamy górny korpus. Jak będzie wyglądała ta rodzina w trakcie zimowli? Konkretniej, gdzie będzie kłąb, jak ten kłąb będzie wyglądał przy takim modelu, nazwijmy to, zimowli, jak ja pokazałem. Czyli no właściwie nie zakarmiamy rodziny, tak? Ten korpus jest pusty, w tym jest sporo pokarmu. Rodzina uwiąże się pół na pół, trochę tu, trochę tu, trochę w górnym, trochę w dolnym. Dlaczego tak? Bo to jest dla nich normalne i naturalne. I czy one będą uwiązane z przodu, z tyłu, dla nich nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Miałem rodziny, które były z tyłu uwiązane, całkowicie były z przodu, poszły do tyłu, były z tyłu, poszły do przodu. Generalnie nie ma to większego znaczenia. Zimowla i tak idzie tak samo. Najczęściej jest uwiązana na dwóch korpusach i idzie do góry. Tylko przychodzi wiosna i tutaj, opa, jak mi chodzi, a niech sobie chodzi. Idzie do góry. I tutaj ma miejsce, i tutaj też. Tutaj ma trochę pokarmu, w momencie kiedyby kłąb był tutaj uwiązany oczywiście. Tutaj ma pokarm i tu ma miejsce. I tutaj się będzie rozwijała. Natomiast to nie będzie tak, że będzie się rozwijała od razu na wszystkich ramkach. Tylko najprawdopodobniej najpierw będzie rozwój na tej. Przejdzie matka później na tą, gdy tutaj już będzie czerw kryty. Przejdzie na tą ramkę. W momencie, kiedy na tych dwóch się ramkach wygryzie, przejdzie do górnego korpusu. I czerw będzie w dolnym korpusie na samym początku. Chyba że jest, nie wiem, coś się wydarzy, że pszczoły będą miały tutaj miejsce, to w dolnym korpusie będzie pyłek i pierzga. Natomiast w górnym będzie czerw. Tutaj będzie czerw przykładowo, a tutaj będzie pokarm. I nie będzie problemu z brakiem białka dla tej rodziny. Nie będzie problemu z brakiem pokarmu. No bo wszystko będzie tak naprawdę w zasięgu tych pszczół. Zapraszam na drugi filmik, gdzie będę mówił, jak będę zimował duże i średnie rodziny. Także zapraszam na ten film, liczę na łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie.